Siema, siema, jestem RogerGplay, to jest kolejny już 30 odcinek z naszej serii Od Farmy do Firmy. Sezonu drugiego w tym odcinku wraz z Mafią Małopolską. Przywitaj się, cześć. Elo, po raz kolejny. Elo, po raz kolejny, tak od razu po nagraniu tamtego lecimy z nagraniem tego. Miało być świnki, jednak będzie akcja las, więc miała Trzeba być akcja jakoś. las długo planowana dawno temu, więc pomyślałem, czemu by Więc nie, skoro. jakoś trzeba na świnki zarobić, nie? No, właśnie. To polecę, już dokończyłem poza odcinkiem, zabrałem także pół kumety, tu potinger ściągnięty już na farmę. Dobra, lecimy w takim razie. Lecisz? Nie wiem, czy odpali to, czy wypali to z tym, z tą przyczepą, co nie? Raz się żyje, No, o Boże święty. Dobra, czekaj. nie? Jak jeździsz, ty Ty, penisie? no co jest, patrz. A kto kierowcą, kurwa? Hitler! Chorąży. Dobra, do tego lasu idziemy tutaj? Chorąży. Obojętny takiego lasu. Może gdzieś blisko tartaku pojedziemy, co? Byle drzewo za Chociaż duże nie no. jakieś. To dawaj tu polecimy tam. Obojętne. Tu tak się dziełem ciągle do tego lasu. To później się jeszcze zrobi jakąś inną akcję w innym lesie. Ale pojedziemy Tak. tam za piątkę, co? Dawaj. Może być, ja tu za chwilę zarzucę skafander Dobra, to drewno pojedziemy na lepsze ma. pole, dawaj. Pojedziemy tam Nie za wolno to piątkę. tak. Ładnie tu tak. Ściernisko wygniecione ładnie. Ładnie tak to komuś po polu jeździć. Migam ci światłami. Widzę właśnie w lusterku. Dobra, przelecimy sobie szybko. Fajny ten element, mi się ten element tak zajebiście podoba. No, jeszcze będę. Chyba nie będę go wymieniał. Bo na pewno wymienię Waltera na coś innego. Albo. Nie wiem, jakoś Walter nie lubię. Ja jestem tak za Fendem, Massey'em i John Deere i New Holland i Waltra nie za bardzo jak dla mnie. Miałem kupować tę szóstkę, ale jednak Waltra wygrała. Nie, ta szóstka to jest bajka. Mówisz, podoba ci się. No. Tylko lipnia, że ta 17, wiesz, wszystko w automatach jest od pier... Nie ma Czekaj, wyboru chyba z tędy czyj. musimy przejechać. Bo to jest droga, zapomniałem skręcić wtedy. Wow. No, dobra, bo tam chyba by się. Nie wiem, też byśmy jakoś wyjechali, ale dobra. Jaki upadek terenu? Ty tam jeszcze CPN, nie? A ja mam 20. O, już mam nasze ten, na czerwono litry. Damy. Rezerwa. No, Ale damy. to jeszcze obleci, nie? Damy radę, jeszcze na 62 litry jest jeszcze. MF jest oszczędnym ciągnikiem, Waltra już nie. Bo Waltra jak smog. Ja No. już drugi raz będę tankował, czy trzeci nawet. No bo to finlandzkie, to tam paliwa mają za grosze. Ty, ale pod górę już się dusi, widzisz, na rezerwie. Jest nawet taki mod, który pokazuje ci, znaczy, który takie daje realne spalanie, co nie? Że jak pod górkę, to masz ciężej. O, to u mnie fent to pod górę jak chodził z agregatem 7-metrowym. To To co, później się te 30. tutaj tniemy gdzieś, nie? Ja sobie coś zakręcę, to już tutaj się rozstawię się tego zaworu Ale tutaj na tym. zawini rogala gdzieś. Na rondzie w prawo, czekaj. Tak, O. na rondzie. No i Ups. tu będziemy ciąć sobie, nie? Także sobie tutaj stanę tak pod tym. Które wycinamy? Dozwolił leśniczy wszystkie nam do wycinania. No, jest Czekaj, te pozwolenie. największe wycinam. Nie, chodź Nie, tutaj, nie. tutaj chodź. Które? Tutaj tnij po kolei o TO, jak lecą, tylko te duże, nie? Tylko te duże właśnie, bo na tych O, dużych. o tego zetnij. Tylko tak, żeby poleciał nie na pole, tylko tutaj, nie? To też chybie zacięcie jakieś, nie? Wytnieby trochę, No, no. coś trzeba pomyśleć, dobra. A ja będę sobie tutaj zbierał MF-em właśnie to. Także. Czekaj, jak to było? Już zapomniałem, jak to się. O, to tak się robiło, dobra. No i poleciało, no. O-o. O-o, lag. No, co za. Zbugowało się drzewo. U Jak? mnie. Zacina się. Jak No zacina? dobra, mniejsza. Zacina się. Wyniesiemy rękami. Chociaż turem się wywiezie. Nie, jakoś wyniosę to, czekaj. Jestem kaskader. Spróbuj to jakoś złapać, co nie? Na skarpy poczekaj, obetniemy je. Poprzecinamy je trochę i. Nie, Poczekaj. Nie. poczekaj. Całości go nie wyjmie przecież. Stary, Mogłem je już przeciąć. go podniosłem. Na dwa razy mogłem je chociaż przeciąć. Czekaj, tam są gałęzie jeszcze. Dobra. O, tak chociaż trochę ten. Żeby dalej go, nie? Nie no, takich dużych to nie, bo to za duże będzie. Może je trochę przeciągnąć się. No i się przeciągnę właśnie, chcę, czekaj. Albo złap sobie, a ja ci go odetnę i go od razu na przyczepę położysz, nie? A, albo tak właśnie można robić, to czekaj. To walnijmy najpierw to, co nie? No złap sobie tam na końcu. Czekaj. Gdzieś, ja ci go odetnę i tylko tak po środku sobie złap gdzieś. No, tak, wiadomo, nie? Żeby cię nie. Tylko Czekaj. nie takie długie, żeby na przyczepę weszło. No wejdzie, to przepraszam, jest długo, nie? Czekaj, ja sobie zrobię tak. Ja ci go utnę tutaj i go weźmiesz na No, przyczepę. gdzieś.
Troszkę nie ma synchronizacji, bo widzę jakbyś stał z ten. Ale okej, okay. Dobra, ucięło? Ucięło, okej, okay. Gitara. Urobki farminga, nic na to nie poradzi. No niestety, czekaj. Czy jak stąd wyjadę, czy nie? Czemu ty się mikrofonem bawisz? Znów cię w ogóle nie słychać prawie. Popraw mikro. Nie, dalej, dalej cicho. Teraz. Jeszcze, śmiało. Jeszcze cicho? To będę bliżej miał, bo... Teraz. No spoko, tylko wcześniej miałeś tak głośno, nie? Teraz cię do dupy słychać. A jak urwę ten kabel zaraz? Teraz. Ty chyba w sam raz wymierzyliśmy długość, albo nawet trochę za długi będzie. To uciniemy go trochę i się go rękami wrzuci. Czekaj, jakoś to ładnie trzeba go położyć, co nie? To weź tam ostatni kawałeczek, żeby znam. No już poczekaj. Wrzucimy go ręcznie najwyżej. No. Oj, buguje się coś. No, okej, okay, dobra. Szabło. Wrzuć go. O oh, fuck, na styk, czekaj. Może troszkę go przesunę. No tak troszkę pasami go od razu trzeba przypiąć. Nie wiem jak te pasy działają tutaj. Podchodzisz i R, nie? O jest, dobra. No złap na jedno, na drugie jeszcze złap gdzieś z drugiej strony. Nie będzie git. O, gitara, nie spadnie. Tego się wrzuci. A tylko to. Ręcznie chyba nie da rady. O, do rady ty. Da radę ręcznie. To dobra, zostaw. Utniemy jeszcze jedno. A na górę załadujemy może, co te malutkie tak, później? Tak, tak, na koniec. Na górę wrzucimy. Dobra. Na górę wrzucimy. Dobry pomysł. Poczekaj. A jest jeszcze tutaj jedno, to bierz tego, dużego. Utniemy go gdzieś. Weź to drzewo zacinić, bo mi trochę przeszkadzało, nie? Które? No to coś oparte jest o to, nie? Oparte. A o to mówię. No tylko tak zacinić, żeby poleciało tam, nie? Już go wycinamy tu. Czekaj, ja tylko jakoś ładnie złapię. Dobra. Ło, zerwało go. Czy może jakoś to jeszcze popchnę to drzewo? A nie, nie da rady. Ty, chyba znowu za duże będzie. Wiem, że za duże to się utnieje, nie? Czekaj, o kurde, tym turem jeszcze się operować muszę nauczyć dokładnie. Wiem co chodzi, ale... Trzeba sobie pada kupić. Mam pada. Kupę właśnie kontroler, co nie? Ten taki, wiesz, joystick. Wiem. To tam, to tur, jak marzenie nie chodzi. Nie wiem, ja sobie chyba kupię tą kierownicę, tą Saiteka właśnie. Dedykowano, tak? Mhm. No, dobry sprzęcik. Wiesz, kto ma taką kierownicę, co nie? Wiem. Ale nie reklamujmy tutaj. Jakie reklamy? Nic nie robię. Czekaj, dobra. No, żeż gówno zasrane, no. Za duże? Nie, jest do git, tylko nie mogę go położyć na równo, nie? O, buguje się drzewo. No i znowu tam, ty weź! No ale buguje mi się drzewo, nie część czaczy? Zaraz piłę z ja go nie widzę, ja go nawet tnę, a patrzę się za chwilę, a tu jest lag i go pszu, on leci gdzieś, nie? O, ludzie. Chodź tutaj zacisz trochę to drzewo. Nie, muszę się wyciągnąć, bo go nie dostanę teraz. No bo ja może się odetnę. To tam tnij, no. Nie no, ja go utnę tam, nie? Ja już idę z piłą. Już tnie. Nie masz szybkiego biegania i wiesz. Trzeba odpiąć. Czekaj, pasy. Już tnę, poczekaj. Odepnij pasek, coś. Dobra, czekaj. Gdzie się rozpinało? R, nie? R jeszcze raz, no. To jeszcze zapnę, odepnę. Dobra. O, proszę, muszę. O, zapnij. No, czekaj. O, nie stykło coś. Bo przez drzewo są pasy. No właśnie, czekaj, spróbuję jeszcze raz, trochę nie mruszyć, czekaj. Czekaj, żeby trzeba pasy wypiąć. Żebyś nie zrzucił tamtego, to będzie lipa. Musisz go troszkę bardziej docisnąć. No, za bardzo. Dobra, poczekaj. Cześć, spokojnie, spokojnie, tylko. Tamto nie spadnie, bo tamto jest. Cześć, weź za, odczep to. Spadnie tamto drewno. No poczekaj, ja dlatego właśnie chcę złapię te dwa, nie? Złap te dwa. O, czekaj. Pociąg. Tu go z przodu bardziej złap, bo on tu z przodu jest za bardzo ten wyciągnięty. No, uważaj, delikatnie. Jeszcze deszko do przodu podjedź. Dobra, jeszcze deko do przodu. Już mi się tur kończy, mieliśmy ten długi, tak, nie? Podjedź. Czekaj, do przodu. Może troszkę. O! Dobra, ściśnij. Ja go tu już asekuruję. Dobra. Okay. O, kurwa, wyrzuciło mnie gdzieś. Dobra. Nie, za grube jest, no musi tak być nierealnie, no ale. No trudno tam. No to jeszcze przepnij tam jedno. A to ile? To jest za ciężkie. Dobra, to jest to poniosę teraz.
Dobra, dobra, to takie małe to. To nic, nie? Uwaga. Wrzucimy na koniec. Dobra, to idź tam, tnij te drzewa, jest to, już będę sobie złodził, co nie? Musisz je wziąć, to. Ty, ja wiem, o co chodzi. Jak? Coś się zbugowało, bo biegam. Weź odczep tę jedną tą. Odczep wszystkie te pasy. Bo czaj, ja podnoszę to i mi się przyczepa podnosi, zobacz. Poczekaj. Odepnij pasy na razie. Ten z tyłu odczepię. No, o, no teraz? Dobra. I teraz spróbuj przypiąć. Ej, no what the fuck, ty czekaj. Czekaj, czekaj. To bierz to czepę i uciekaj z nim. Bierz go, uciekaj. Dobra, kładzie. No przód położenia, jak coś. No pojedynczo kładź jak to. Teraz go przypniemy i na przemian pasy będziemy przekładać. Raz tak, raz tak. Ale wiesz, tak musisz tutaj. Aha, no dobra, w sumie tak. Kurde, nie mogę cofnąć tak odpowiednio. On się zaraz wsuwa, dlatego. Okej, dobra, dobra. Zrobię tak, się nie będę denerwować. O, no, dobra, kładź go. Jak coś ludzie, jeszcze mam troszkę dalej jestem przeziwiony. Więc może trochę być tak. Choroba ludzi nie wybiera. No. O, dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Złapało? Złapało wszystkie. Tak? Ty pasy. Tak, tak, tak. Jeden złapał wszystkie. Tamto jest troszkę grubsze. Poczekaj, tego odepnę. Ja może to przypnę. Chociaż... Nie, nie, dobrze jest. Tego nie, tego nie będę odpinał. On jest dobrze. Dobra, jedziemy po następny. Tam już ten następny szykuje ci. Ale zrobiłeś czy nie? Tak, tak, już jest. Już możesz go brać. Dobra, czekaj, ja to tylko przepnę jeszcze raz. O, tu zrobię. Dobra, złapałem za ten. Co to się stanęło? Nie, 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 panie, musisz je wyciągnąć potem stamtąd. Dobra, zostawię. Gdzie to jest? Ja to może troszkę przydę ten materiał, żeby to wiesz, jakoś wyglądało, nie? No. Dobra, także może ludzie, widzimy się gdzieś tak za kilka minut, jak my tu już trochę potniemy, pozaładowujemy trochę tych drzewek. No, także myślę, że się jakoś na pewno zgadamy. Także, dobra, widzimy się za kilka minut. Okej, także pomyśleliśmy w sumie, że zamiast robić tam tego tak dużo, no, te dużych ładować po prostu, to tam jeszcze, znaczy i tak załadujemy tam tamtą przyczepę, ale jeszcze teraz tylko pojadę na CPN zatankować i pojadę po tą przyczepę agrolinera. I tam będziemy jeszcze zrobić te, będziemy wrzucać te klocuszki malutkie. Więc... Zostawimy. No i no, troszkę zostanie tam zrobione, ale dobra. Ja sobie zatankuję. No i to takie w sumie malutki dzięczek też będzie, taki malutki odcinek tego odcinka. Tak? Tak, no tak mogę powiedzieć w sumie. Krótki odcinek, a nie malutki. Nie. No czekaj, czekaj. Kurry! Tak nie będzie. Ty tam te drzewa lepiej. Tylko spokojnie, spokojnie. Andrzeju, spokojnie, pierdolę jak na wojnie. Dobra, ciekawe ile zabierze mi pieniążków za to tankowanie. Dobra, drzewo jedno się utknie i... 418. Czasem się wróci. Okej. Dobra, także ludziska, widzimy się ponownie kiedyś tam. Będziemy już z tym kończyć to i będziemy to wszystko sprzedawać, także... ewentualnie możemy jeszcze jakieś tam, czasami jakieś tam klipy puszczę z tego, takie... z muzyką czy coś. No, zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Ale akcja na kilka godzin, także odcinek z tego nagrać to będzie coś dobrego. Dobra. No, właśnie. także, no, bez podłużania. Widzimy się za chwilę. Dobra, ludzie, jesteśmy z powrotem. Tak, nagrywam. I co się stało? Naładowaliśmy dwie przyczepy agrolinery te właśnie tymi klocuszkami, a na końcu odcinka macie taki bonusik. Właśnie jak my to robiliśmy, także polecam oglądać do końca, a zwłaszcza końcówkę tego zacnego odcinka. Ty... Lagi mam. No ja też trochę, ale właśnie nie wiem czego, czaisz? Drzewo zaraz spadnie, hamuje już. Dawaj, jedź. Lagi mam, jadę. No, także ja jadę trochę tak niebezpiecznie, bo jadę właśnie tym, jeszcze sobie łóżkę przyczepiliśmy. Jadę właśnie z tymi klocuszkami, jak to spadnie, to kaplica. Jak ktoś to możesz mi wyprzedzić, nie? Wiesz co się u mnie dzieje? Co? Chłopie, te drewno jest po całej przyczepie jeździ. Ja sobie na 20 na godzinę jechał, nie? Ja mam takie lagi, tak by on miał zaraz wyjechać. Ale nie, no, normalnie jedziesz, wiesz?
teraz tylko na prosto zjechać i już spokojnie. Lak. Rozwali mnie w kosmos. Tylko ty zwolnij trochę, nie? Żebyś mnie nie przywalił, bo jak te klocki polecą, to kaplica. Kupie, koła się do tyłu kręcą, ja pierdolę. No wiem. Też tak mam właśnie, ale nie wiem czemu takie lagi są, przecież dopiero na nie działało. Nie wiem, kurde. Najgorsze to będzie sprzedać to wszystko. Dobra, także jedziemy sobie do tartaku, czyli wiecie, no, tam koło pola numer 10, tam po lewej stronie, także cała mapa to przed nami do przejechania jest. Jakieś półtorej, nie. 700 km, 600, coś takiego. Półtorej kilometra może. No. Plus minus. Ty nie jest tak szybko, poczekaj. Tobie drzewo przenika przez wódę. No bo nie, no tak tak wygląda, bo to jest, są lagi właśnie. Ej, weź ty włącz tego, może. Tego Facebooka, czy tam co tam miałeś. Przeglądarkę. No, wyłącz, bo to może przez to właśnie nakalgować. Wątpię. No, wyłącz. Dalej to samo. Jeszcze gorzej. No co teraz ty? W ogóle drzewo jest za przyczepą. Tam. No i za tak sobie właśnie ciśniemy we dwóch, nie wiem, jeszcze trzeba będzie to jakoś też miniaturkę zrobić, co nie? Jak to zrobić to? A, tam koło tartaku staniemy sobie. Robię screeny. Nie, koło tartaku staniemy, żeby się od razu nie sprzedało, co nie? Pamiętaj. Okej, dobra. Żeby się nie stało od razu. No dobra, to nic nie jedzie, także mamy czystą. Dobra, to już no, troszkę można szybciej pojechać, tak? Patrz, chłopie. Z 25. Patrz, gdzie ja jestem. O kurde, ale ty masz wszystko przepasane, to tobie nie wyleci, nie? Ja mam lagi. Kurwa mać! Ej kurwa, co ja mam teraz zrobić? To chuja z taką robotą. Tak, kurwa, ośka odpadnie z ciągnika zaraz. Spokojnie, nie denerwuj się. Ja teraz tak jestem usrany, nie? Boję się, żeby to wszystko nie wyleciało, bo jak poleci, to kaplica, nie? Nie dam rady po prostu tego. Jeszcze łyżkę wzięliśmy, żeby sobie tam te malutkie takie poodgarniać. Czy coś, no i jakoś to... Tak, będziesz prosty, będę stówkę jechał. Nie, to jak widzę, ty jedziesz normalnie, to wiesz, to się stanie, nie? No, mam laga, zaraz mnie wypierdoli z gry. O Boże. Dobra, to się zrobimy cięcie malutkie, także zrestujemy grę, zobaczymy, czy będą już normalnie chodziły serwery. No chłopie, lagi jak skurwysy są. Dobra, walić to, jedziemy tak. Czy jak ja stoję w miejscu i patrz. A drzewo jest kurwa za przyczepą. Nie no. U ciebie tak samo. Trzeba jechać tak. Czy ja mam pomysł? Spadak drzewo faluje, no kurwa, a będzie włączył frapsa to. Właśnie nie falują, nie jest wszystko w porządku. No bo ty jesteś hosting, a jakie u mnie są lagi? No właśnie, to chodzi, że jak u mnie jest w porządku, to już ty się nie musisz się martwić, czyli tylko tak wygląda, nie? Dobra, walisz co ludzie. No, także włączyłem nagrywanie. I ten. Co miałem mówić? Lagi jak były, tak są coś z serwerami tłuką i chciała to szybko sprzedać, nie? Gdzie ciarna gra? No, bachornia wbiła cała. Gdzie ten tartak? Prosto. Jedź prosto i najbliższy tam skręcisz na prawo, nie? Koło którego pola? Koło dziesiątki, no przeciwko dziesiątki tam masz, nie? Ten, dobra. Stacjon Sawmill. Boże, ja tak jadę to 30 na godzinę z tymi klockami, nie? Ja 43 więcej nie idzie. Czy? Takie lagi. Ja bym się tak może trochę rozpędził. Czekaj. Ale będzie sklejanka z tego filmu. Już tyle, co te posklejałem. Jak nie będziesz hamował, to nie wypadną. No, w sumie tak. Ciekawe, jak w ogóle z tego zrobiłem. Mamy 400 870 dolarków, nie? Znaczy, no, euro w tym przypadku. Szkoda, że nie ma trzeciego w Eurotraku, że się jakby przelicza, nie? No, że rzucę na luz, niech on sobie przehamuje do 30 i włączę tempomacik. Dobra. No i teraz tam na prawo, nie? Znaczy lewo. Wiem, widzę. Tylko nie sprzedawaj tego jeszcze, nie? Czemu? No bo trzeba zrobić jakąś miniaturkę, żeby potem nie było, że kurde, wiesz. A. Tak staniemy sobie jakoś ładnie, poustawiamy maszynki. Zapisane obok ciebie po prostu.
Tam nie wierzę, bo to od razu zacznie ci sprzedawać, nie? To masz taki, taki punkt strefy. Stań sobie przed tym po prostu. Na wjeździe akurat, nie? Cześć, bo mi się już dusi, czaisz? 9, 8 i schodzi ciągle, 7. Ja jestem już na tarpaku. Trzeba podgórnie mogę wjechać. Tak, to fajnie wygląda. Powiem ci, pierwszy raz sobie naładowałem. Wcześniej jak robiłem odcinek, to naładowałem tylko jedną tą przyczepę tego Metaltecha, nie? No. Czy agro... Nie, nie Metaltecha. Farmtecha, sorry. Tą tandemkę, nie? Dobra, pomalutku jadę do ciebie już. 30 na godzinę się toczy jakoś. Okej, dobra, czekaj, teraz tylko zakręcę ładnie, zawinę rogala. Kurczę, kierunki na 20 świecą. Ale to weźmy. Normalnie jak można takie wściepy załadować takie duże belki, nie? Normalnie. Polak potrafi. Czekaj, dobra. Weź światełka mrugnij może. O, światełka delikatnie i ten. I włącz jeszcze koguziki, nie? O, i stań tak obok, właśnie. Poczekaj, stań obok i popatrz się do tyłu tak. Czy nie, o tutaj, do tego, tu gdzie się teraz stoi, o tu się patrz, o tak się odwróć, o tą stronę, o tak, o tak, tak się odwróć, o tak. W stronę tartaku? No, 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 o właśnie, czekaj. Stań się tak ładnie, czekaj. I bang, poszło, dobra, jedziemy. Włączamy koguciki, światełka też włączymy sobie. To co, najpierw ty sprzedajesz, czy ja? Oboje. Dobra, najpierw sprzedam, zobaczymy ile te klocki durne będzie. No czekaj, wyładuj na lewo. Normalnie wiedziesz, powinno wyładować. Tak? Samo powinno chyba wyładować. Dobra, 400 tysięcy mamy. Nie. Dobra, wyładowuję, uwaga. Jak wywali w ogóle. Leci hajs. Na razie 1000 jest zarobiony. Czekaj. No, będziesz ręcznie musiał rzucać. Nie, 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 wszystko ładnie leci. Czekaj, mam ty 404 tysiące jak na razie. Czekaj, ja już ręcznie przepycham. Dobra. Nie poleci ci to w życiu. O, jak le... Dawaj, dawaj, 405 tysięcy. No, zarobiliśmy na jakieś dwie świnie. Ile zarobiliśmy? 405 tysięcy, nie? A druga przyczepa? Jest teraz. Drugą. Ej, druga przyczepa. No, jeszcze jest. No, stój, rzecz. Tam trigger już jest was wcięty, ale... Czekaj, zaraz tutaj. Co chcesz? Tak, nagrywam. Dobra, zaraz przyjdę, sekunda. Skończę nagrywać i przyjdę. Dobra, zwykle wbijają. Hajs siwo jeszcze leci za ten. Dobra. 406 tysięcy. Jak na razie, to trochę więcej będzie. Leci, leci. Leci, leci ładnie. Przepychaj, przepychaj. Przepychaj, no, 410. No to 10 tysięcy zarobiliśmy za te dwie przyczepy, to się raczej nie opłaca. Tyle nerwów sobie spaliłem. Teraz sprzedajemy te. No, to tego odepniemy w sumie, nie? Ewentualnie czekaj. Ja to wypchnę jakby, nie? Czekaj, nie, to powinno samo lecieć. Podpinać tylko pasy i... Podpinę pasy, ja to wszystko nie rozepchnę, wiesz. Czekaj, nie to. Okej. Okay. Jeszcze jeden. Dobra. Teraz ja zdejmuję. Czekaj. Ja to zrobię tak, że to jest ten. Ale tam masz przecież ten, zaczepione. Dobra, czekaj, ja to zepchnę. No bo masz tam przecież na belki, nie? A, takie. Czekaj. A dobra, to pchaj. Jak upchniesz. Stary. O! No, jak leci teraz. Kasa? Ile jest? 16 zarobiliśmy za to tylko. Dobra, także zarobiliśmy 26 tysięcy ogólnie. A to zaraz dokładnie sprawdzę na bilansach naszych. Sprzedane drewno, 26103 euro. No. Także jest godzina. Jest 20:36, co nie? A my od 16:00 chyba byliśmy. No, nerwica murowana. Jeśli ktoś się chce podenerwować, to zapraszam do lasu. Dobra, następna akcja już będzie naprawdę taka kozak, bo będziemy już na skorpiony jeździć, także jeszcze troszkę poczekacie na kolejną akcję las, ale już będzie coś lepszego. Dobra, także ja bardzo dziękuję tobie, że wpadłeś do mnie na odcinek. Na dwa odcinki. No i cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach serii Od Farm do Firmy. Trzymajcie się, no i cześć. Cześć.
teraz dobra. Kurwa, za kulisami. Odpalaj tego skorpiona, jedziemy. Leć. No i elegancko. Ale ja frapsa odpalam. Dobra, ja mam już odpalonego nagrywania, także... Gdzieś potem to w odcinek wstawię, nie? Tam, że taki, o, tam jako bonus na przykład na koniec filmu, nie? Czekaj. Gdzie? O, to leci. Ja nie mogę z tego, jak to leci. Napierdolę. Tak, bo jestem w MF-ie. No czaj. O, samo bordę leci. Idę do góry. Chodź, BHP pierwsza klasa. No, zbugowało się. Jak pięknie leci na przyczepę. To elegancko po prostu wpada, nie? No. Ty, to mówiłem ci, my tutaj pół lasu tego wytniemy. Jak nic. Najlepszy sposób na zarabianie. Jak grać realnie w farmingu. Nie dodawać kasy. Nie no, na drzewie teraz się mało zarabia, ale ogólnie tak... Nie no, ale dla zabawy to robimy też, nie? No czaj, przecież to kurde kosmos jest, co to się dzieje. No i to sobie leci i centralnie na przyczepkę. No. Tu jak nawalone się na przyczep jest. Patola. Jak nagrać patologiczny odcinek? Ale ciągle spada tam, widzisz? Na tą stronę. Jak ładnie leci. Ja to chyba dzisiejsze wstawię. Kurde, tepnąłem się na dół. Bo ja nacisnąłem, nie? Czekaj. Ale też sporo się narobiło. Tutaj jedna przyczepa załadowana. No, tam już sporo jest załadowane. Ale za tamto zrobimy więcej niż na zasadzie przyczepki, wiesz? No kurde, nie mogę.